W programie w Turcji słyszeliśmy, pan minister Brudziński mówi, że będziemy odbudowywać stosunki z Niemcami. Tak źle jest? W takiej ruinie są? Nigdy relacje polsko-niemieckie nie były tak dobre, jak były jeszcze kilka miesięcy temu. Dzisiaj już myślę, że jest wiele znaków zapytania po stronie niemieckiej. Znaków zapytania przede wszystkim co do dalszą politykę Polski w ramach Unii Europejskiej. Pewne wątpliwości rozwiewa i minister Waszczykowski wczoraj. Ale i 3 tygodnie temu, kiedy mówił, że Unia powinna stać się na powrót czymś w rodzaju EWG, czyli współpraca gospodarcza bez tej nadbudowy politycznej, bardzo ważnej nadbudowy politycznej, bo to jest polityka bezpieczeństwa, wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Bez tej nadbudowy nie będzie wspólnej polityki energetycznej. No jeżeli będzie to tylko współpraca gospodarcza, to ja mam wrażenie, że wartość współpracy gospodarczej niemiecko-rosyjskiej dla przedsiębiorców niemieckich będzie brała górę nad wielkością współpracy z Polską. No właśnie, współpraca gospodarcza z Unią bez tej, jak pan powiedział, nadbudowy politycznej, to oznacza, że przed tym największym politycznym zagrożeniem, przed Rosją, będziemy się bronić razem z Litwą, Łotwą, Słowacją? No taka jest koncepcja polityków dzisiaj rządzących, że Grupa Wyszehradzka ma być tym filarem. Są takie mrzonki, przepraszam za słowo, mrzonki dotyczące takiego bloku państw, tak zwanego Międzymorza, gdzieś tam z przełomu wieków poprzednie, po XIX i XX pewne koncepcje wracają. Mrzonki, zupełne mrzonki. No po prostu ja uważam, że to są jakieś fobie, to są jakieś chorobliwe uprzedzenia do partnerów, którzy stanowią trzon dzisiaj Unii Europejskiej, współdecydują. Czy to jest jakiś znak, to, że minister Waszczykowski mówi, że będziemy tym naszym głównym europejskim partnerem będzie Wielka Brytania, która nosi się z zamiarem chyba wyjścia z Unii? Czy to oznacza, że my też chcielibyśmy na zewnątrz? Premier Cameron bardzo ostro gra, ale to jest Wielka Brytania, potęga gospodarcza, zupełnie w innym położeniu geopolitycznym i może sobie na pewne rzeczy pozwolić. Premier Cameron pewnie nie chce wyjść z Unii Europejskiej, ale rozpoczął pewien proces i nie wiadomo, czym on się skończy. I to jest problem dla Unii Europejskiej, która dla Polski była i powinna pozostać najważniejszym fundamentem i gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju. Nie można Unii Europejskiej oddzielnie postrzegać od NATO. Będziemy mieli tyle znaczenia w NATO i sojusznicy będą nas słuchać, na ile będziemy solidarni i na ile będziemy mieli silną pozycję w Unii Europejskiej. A w Unii Europejskiej, wykręcając się plecami od Niemców, to jest najgorsze, co może się zdarzyć.